Dzień dobry! Zgadnijcie, który to dzień wyzwania! O mój Boże, to już dzień 30. Ostatni dzień naszego wyzwania. I co to oznacza? To oznacza, że nam się udało. Że zrobiłyśmy to. Że jesteśmy najlepsze i niepokonane i wytrwałyśmy 30 dni. Zobaczcie, minęło bardzo szybko, minęło bardzo przyjemnie. Fantastycznie. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że przyłączyłyście się do tego projektu. Za to, że zdecydowałyście się ćwiczyć z jakąś wariatką. I że wytrwałyście do końca, że się nie poddałyście. Statystyki, które przeglądałam, po prostu są oszałamiające. Ponad 1150 osób zadeklarowało udział w wydarzeniu. Ponad 200 aktywnych uczestniczek, ponad 200 aktywnych fajterek, które codziennie przybijały piątkę. Mamy za mało czasu, ale znam Wasze imiona. Uwierzcie mi, ja naprawdę się w to wszystko angażuję i bardzo emocjonalnie do tego podchodzę i wiem, kto zaczynał od pierwszego dnia, wiem, kto się dołączył w połowie, wiem, kto przyłączył się niedawno. Mam wszystkie piątki, wiem, kto mi wysyła... Wszystko po prostu, wiem o Was wszystko. I super, jesteście fantastyczne i bardzo Wam dziękuję. I co? Dzisiaj nasz ostatni trening, ale to nie znaczy, że kończymy, bo tak naprawdę dopiero zaczynamy. Dzisiaj robimy ostatni trening i prosiłyście, żeby to był trening taki, który zapamiętacie, więc przygotowałam coś takiego dla Was. Jest 8 ćwiczeń, 30 sekund aktyw, 10 sekund rest. Cały trening nie zajmie nam więcej niż 16 minut, ale będzie ostro. Będziemy potrzebowały tylko obciążenia jednego. Trochę miejsca. Jak widzicie, nagrywam znów w pokoju zwierzeń. Jest znowu późno. Ostatnio mam deficyt czasu. Jakby ktoś wiedział, jak się rozszerza dobę, to ja bardzo poproszę o wskazówki. Ja Wam dam wszystkie wskazówki odnośnie ćwiczeń, odnośnie żywienia, odnośnie zdrowego stylu życia, ale jeżeli ktoś zna sposób, jak rozszerzyć dobę, to ja chętnie przygarnę. To jest niesamowite, to jest fantastyczne i to się w głowie nie mieści, jak fajnie, w ogóle nawet słów mi brakuje, po prostu jesteście fantastyczne, jesteście cudowne, każda z Was założyła sobie cel, postanowiła w nim wytrwać i wytrwała. I dzisiaj przybije mi ostatniego piątaka, 30 piątaka. Szok, po prostu szok i niedowierzanie. Jestem z Was mega dumna i... Zaczynamy ostatni trening! Gotowi? Palec pod budkę? Oczywiście będzie kaczo, byczo i indyczo. Innej opcji nie ma. Ustawiam mój timer. Gotowe? Start! Mamy 60 sekund rozgrzewki, potruchtamy sobie, ale uwierzcie mi, rozgrzejemy się w trakcie. W zasadzie nawet nie wiem, jak się czujecie po wczorajszym treningu. Co Was boli? Wiem, że Was bolą ręce. Wiem, że Was bolą łydki. Wiem, że Was boli pupa, bo mnie też. Wszystko wiem. Dzisiaj właściwie ledwo się ruszam. I ten bieg też ledwo. I ten trening też. Ale co? Trzeba. Uwaga, jeszcze niecałe pół minuty. Damy radę. Ostatni trening. Będzie fajnie. 10 sekund. Przeskakujemy z nogi na nogę. Pierwsze ćwiczenie to będą, do którego będziemy potrzebowały obciążenie. Będziemy sięgać półprzysiadem, obciążeniem i wyskakiwać w górę. Raz lewa, raz prawa noga. Uwaga. Bierzemy obciążenie. Lewa noga, półprzysiad i wyskok. Prawa. Wyskok. Ostatni raz. Drugie ćwiczenie. Przeskoki. Opieramy się na dłoniach, będzie mnie widać i przeskakujemy. Można postawić sobie coś,
żeby można było przez to przeskakiwać, ale niekoniecznie. Komu ciężko, może odbijać się na dwa razy. Wiem, że was bolą ręce. Uwaga! Następne ćwiczenie. Robimy pompkę. Przechodzimy. Robimy pompkę. Wstajemy. I 10. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć wysokich kolan. I znowu pompka. Przechodzimy. Pompka. I 10 wysokich kolan. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Czas się skończył. Następne ćwiczenie też w parterze. Pozycja plank. I przyciągamy łokieć, kolano do łokcia. Można podeprzeć się na dłoniach. Mam nadzieję, że będzie widać. Następne ćwiczenie. Mountain climbing. Uwaga. Opieramy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. I wyskok. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wyskok. Raz, trzy, cztery. 6, 7, 8, 9, 10. 5 sekund do końca. Raz, dwa, cztery, pięć, osiem, dziewięć. Gorąco się robi. Uwaga. Następne ćwiczenie. Przysiad z unoszeniem nogi. Robimy przysiad. I unosimy prawą nogę. Raz prawą, raz lewą. Ostatnia sekunda. Kładziemy się znów na podłodze. Widać mnie? Unosimy jedną nogę. Opuszczamy. Opuszczamy. Starajcie się, żeby noga nie dotykała ziemi. Opuszczamy ją, ale nie dotykamy ziemi. Robimy tylko lewą nogę. Ostatni raz. 10 sekund przerwy. I zmieniamy nogę. Uwaga. Unosimy prawą nogę. Trzy sekundy i wstajemy. Uwaga. Pierwszy set za nami. Można się napić. No i co? Nie było tak źle chyba, co? Pierwsze 8 ćwiczeń za nami. Okno mam otwarte. Och. A gorąco? Robimy się na gorące laski. Czyli co? Wszystko wiadomo. Pierwsze ćwiczenie.
sięgamy obciążeniem na wysokość kolana, mniej więcej tutaj, pół przysiad, wychodzimy do góry, podskok i drugi. Drugie ćwiczenie, przeskoki. Można na raz, w odporze rękami, można na dwa razy, komu ciężej. Trzecie ćwiczenie, pompka, przechodzimy do drugiej pompki, wstajemy, 10 wysokich kolan. Czwarte ćwiczenie, kolano do łokcia w pozycji plank. Piąte ćwiczenie, mountain climbing. Szóste ćwiczenie, mountain climbing 10 razy z wyskokiem. Szóste ćwiczenie, brakuje mi tchu, przysiad z unoszeniem nogi w bok. I ostatnie, spięcia brzucha. Proste? How simple is that? Bardzo proste. Uwaga, za chwilę zaczynamy, druga seria. Nie wiem, z tą kamerą, Anielka. O, teraz to chyba za wysoko. No nie wiem, mam nadzieję, że będziemy widać dobrze. Uwaga, gotowe. Może po pierwszej serii jeszcze tego nie czujecie, ale po drugiej już poczujecie na pewno. Uwaga, bierzemy obciążenie. Sięgamy. Pamiętajcie, to jest pół przysiad, to nie jest pełny przysiad. Dziesięć sekund do końca. Ostatni wyskok. Drugie ćwiczenie. Przeskoki. Odpieramy się na rękach. I przeskakujemy. Kto chce, może na dwa razy. Stopy złączone. Palce, kolana blisko siebie. Co było wczoraj, moje ramiona dzisiaj. Uwaga, pompka. Przechodzimy, druga pompka. Wstajemy i wysokie kolana. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolano do łokcia. Opieramy się znów na tych rękach i przyciągamy kolano. Ręce pod barkami, ciało w linii prostej. Palą mnie ręce strasznie. Uwaga, mountain climbing z wyskokiem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Raz, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ostatni wyskok. Dajmy z siebie wszystko. Robi się gorąco. Uwaga, przysiad z unoszeniem nogi. Przysiad. Wstajemy, prawa noga w bok.
Do tego ćwiczenia oczywiście można dodać obciążenie. Ostatni raz i kładziemy się na macie. Lewa noga w górę. Unosimy lewą nogę. Spięcie. Opuszczamy nogę. Uwaga, 10 sekund, zmieniamy nogę. O, jak przyjemnie. Noga w górę. Opuszczamy, nie dotykamy ziemi. Na górze wydech. Wspinajcie naprawdę. Łopatki w górę. Wspinamy mocno brzuch. Uwaga. Druga seria za nami. Robimy przerwę. Jak jest? 2:1. Połowa za nami. Została nam ostatnia seria. Ale oczywiście możecie zrobić takich serii 4 albo 5, jeżeli tylko jesteście w stanie, jeżeli wasza kondycja wam na to pozwala, to nic nie stoi na przeszkodzie. Pamiętajcie tylko, że po takich intensywnych ćwiczeniach następny dzień to na pewno rest. Takie treningi jak HIIT, jak Tabata, to są bardzo intensywne treningi interwałowe, które spalają naszą energię, zapotrzebowanie nasze czerpią jeszcze z tak zwanego efektu afterburn, czyli cała magia procesów zachodzących w organizmie zaczyna się tak naprawdę po skończonym treningu. Więc jeżeli dzisiaj robicie sobie taki HIIT, to jutro na pewno odpoczywacie. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne, drogie panie? Mam nadzieję, że tak. Dla kogo bardziej interesuje ten temat, odsyłam na stronę internetową. Tam są opisane te dwa treningi, ale też wiele innych treningów. Można sobie przeczytać i dowiedzieć się trochę więcej. Pamiętajcie, żeby nie robić sobie krzywdy. Pamiętajcie, żeby nie trenować w tak intensywnym tempie codziennie. Pamiętajcie, że tego typu treningi, hity, tabaty nie powinny być dłuższe niż 28 minut. W zasadzie tabata powinna trwać 12 minut, może trwać w niektórych przypadkach 24, ale na pewno nie dłużej. Jeżeli ktoś robi dłuższe treningi, to robi krzywdę sobie i wam. Gotowe? Ostatni raz, zaczynamy. Uwaga! Pierwsze ćwiczenie. Półprzysiad z obciążeniem. I wyskok. Ostatni raz. Super. Przeskoki. Opieram się na rękach i przeskakujemy. Uwaga! Ostatnie powtórzenie.
Pompka i wysokie kolana. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ostatnia pompka. Kolano do łokcia. Znów schodzimy do parteru. Ręce pod barkami. Damy radę! Ręce bolą, wszystko boli, a damy radę. Nasza ostatnia seria. Uwaga! Mountain climbing z wyskokiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przysiad. Ostatni raz i kładziemy się na matę. Uwaga, kładziemy się na matę, lewa noga w górę, ostatnie ćwiczenie, noga w górę, wspięcie, opuszczamy nogę, nie dotykamy podłogi. Opuszczamy nogę. 10 sekund. Korzystamy z tych 10 sekund. Uwaga, zmieniamy nogę. Prawa w górę. Ostatnie 30 sekund. Ostatnie 30 sekund wyzwania. Nie przestajemy, dopóki timer nam tego nie powie. 10 sekund, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo! Jesteście tam? Raczej rzadko robię takie rzeczy, ale chciałam wam wyznać miłość. Absolutnie kocham was. Kocham was za ten trening. Kocham was za te 30 dni ze mną. Za te 19 wspólnych treningów. Za 11 dni odpoczynku. Absolutnie was kocham. Jesteście fantastyczne. Piąteczka. Piękna, wspólna, zbiorowa piąteczka. Ostatni trening. Dałyśmy radę. Uff.
dostajecie ode mnie medal, order, pierwsze miejsce na podium. Tu nie ma przegranych. Każdy z nas jest wygrany. Każda z nas dała z siebie maksymalnie. Zaangażowała się, dała z siebie wszystko. Możecie być z siebie dumne. Chciałabym usłyszeć, zobaczyć, przeczytać o efektach, bo te na pewno się pojawiły. Jestem tego pewna. Jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. To chyba widać. A to, że jest północ, nie ma znaczenia. Kocham was, naprawdę. Szok. Endorfiny mi się wydzieliły. Buziaki!